Dzień dobry, Marek Stil, TVP Info. Panie premierze, dzisiaj jest 35. rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu. Pan jest z jakiej redakcji, przepraszam? TVP Info. A to czy dzisiaj przydałby się taki Okrągły Stół, czy usiedliby państwo do takiego stołu? Nie działająca dzisiaj stacja, także bardzo pana przepraszam. Proszę, żeby funkcjonował pan w ramach legalnie istniejących jednostek medialnych. Proszę bardzo. Arleta Zalewska, Fakty TVN. Panie premierze, dzisiaj ruszyła Komisja Śledcza do spraw badania legalności wydawania wiz za pana rządów. I moje krótkie pytanie, czy pan ewentualnie stawi się przed taką komisją, jeśli ona pana wezwie, czy pan ma w tej kwestii sobie coś do zarzucenia? Konkretnie pytam o nadzór nad MSZ-em w tej sprawie. Pani redaktor, szanowni państwo, ja po pierwsze to mam nadzieję, że ta komisja, bo nie wiem tego, przyznam, że ta komisja będzie funkcjonowała również w ramach czasowych, które obejmują rządy Platformy Obywatelskiej. Jeżeli Platforma nie boi się niczego w odniesieniu do tematów wizowych, to mam nadzieję, że te akty prawne wówczas inicjowane przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych będą również przedmiotem debaty na tej agencji. Ja nie mam tutaj żadnych obaw co do mojej obecności, naszej obecności tam. Oczywiście stawię się przed komisją, która będzie, jeżeli mnie wezwie na swoje posiedzenie. Co do samego faktu, to warto przypomnieć to, że te nieprawidłowości zostały wykryte przez nasze służby specjalne. Nieprawidłowości dotyczyły 260 wiz. 260. Tymczasem, panie doktorze, jest ze stacji TVN, tak? Tymczasem stacja TVN, nasi przeciwnicy polityczni, Platforma Obywatelska podkreślała często, że to jest 260 tysięcy. Szanowni państwo, 260 tysięcy. 1000 razy można powiedzieć, że się mylili. Tak, stawię się, tak, nie mam żadnych obaw. Wyjaśnimy te wątpliwości, a mam nadzieję, że również Platforma nie będzie się bała wyjaśnić wątpliwości dotyczących procedur wizowych, które się pojawiły w czasach, kiedy oni rządzili. Dzień dobry, Dawid Rydzek, TVN24. Panie premierze, jako szef, zdaje się, najliczniejszego rządu w czasach III Rzeczpospolitej, czy pan ma jakieś dobre rady dla Donalda Tuska, jak ten rząd teraz obecny odchudzić, bo chyba on też się rozrósł bardziej niż to wynikało z zapowiedzi? Ja nie mam rad dla pana Donalda Tuska w tym zakresie, tylko podejrzewam, że za chwilę będzie to zdecydowanie największy rząd w historii III Rzeczypospolitej. Ja przy okazji przypominam właśnie, że przez wiele miesięcy słyszałem z ekranów TVN-u cały czas takie zawołania, prawda, do mojego rządu, mojej poprzedniczki, że to były największe rządy. No, zobaczymy, jakie będą tutaj głosy w odniesieniu do rządu Donalda Tuska, który z tego, co słyszę, jest właśnie już teraz podobno największym, czy za chwilę będzie największym rządem w historii III Rzeczypospolitej. Patrzcie też państwo na liczbę ministrów konstytucyjnych. Zdaje się, że tam już jest większa liczba ministrów konstytucyjnych niż w ostatnich rządach. Ale myślę, że pana rekord jeszcze nie padł, przynajmniej na razie. Dziękuję. Adam Słowik, TVN24. Ja sobie trochę podniosę ten mikrofon. Dwa pytania. Pierwsze dotyczy raportu NIK-u. Czy ma pan nadal pewność, że ta fuzja Orlenu z Lotosem była słuszna i to było, procedura była słusznie przeprowadzona w odpowiedni sposób? I czy ma pan coś do zarzucenia panu Jackowi Sasinowi? I druga kwestia dotyczy wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Pan zlecił rozpoczęcie tej procedury Polskiej Poczcie. Czy to była pana decyzja właśnie, to jest kwestia istotna, i czy pamięta pan jakieś istotne opinie prawne w tej sprawie, kiedy pan podejmował taką decyzję? Ta druga kwestia, jak rozumiem, będzie przedmiotem działań Komisji Śledczej. Byłem kilka godzin na przesłuchaniu w prokuraturze, także myślę, że nie ma co zastępować tych jakże zacnych organów w naszej ojczyźnie, aby tutaj ten temat rozwijać. Natomiast co do pierwszego pytania, to szanowni państwo, bardzo dokładnie na ten temat odpowiedziałem tydzień temu. Można sobie tą moją wypowiedź odwinąć, bądź teraz kilka minut musiałbym ją powtórzyć. Spróbuję zastosować coś po środku, czyli skróconą wersję tego,
o czym powiedziałem w zeszłym tygodniu. Jako osoba, która przez lata, dziesiątki lat pracowała na rynkach finansowych, wiem, jak się robi transakcje, skomplikowane transakcje pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami. Wiem, że były robione odpowiednie wyceny. Wiem, że były tak zwane warunki ze strony Komisji Europejskiej, które zmuszały Orlen do tego, aby dokładnie taką część swojej własności odsprzedać komuś innemu. Więc to nie była wola po stronie Orlenu, to była dyspozycja ze strony Komisji Europejskiej. Wiem, że były specjalne firmy wyceniające, specjalne firmy audytujące również wyceny, które należą do tak zwanej Wielkiej Czwórki, czyli najbardziej renomowanych firm. W związku z tym sądzę, że jest to specjalnie wzniecana przez naszych oponentów politycznych awantura. Jest to burza w szklance wody. Ja nie widzę tutaj jakichkolwiek powodów do zarzutów. No cóż, co do NIK-u, to mogę tylko powiedzieć, że jest to instytucja, która, jak usłyszeliśmy to parę miesięcy temu, chodzi na pasku ówczesnej opozycji, a dzisiaj koalicji rządzącej, instytucja, która utraciła walory instytucji, niezależnej instytucji publicznej w ogóle. No ale nie chcę w ten temat głębiej wchodzić. Żałuję, że tak się stało, ale to jest fakt dość oczywisty. Więc ja nie mam wątpliwości, panie redaktorze, szanowni państwo, że to była transakcja przeprowadzona we właściwy sposób. No ale jednak z tego raportu wynika, że ta transakcja została przeprowadzona po cenie zaniżonej o 7 miliardów złotych bodajże. Raport jest niezwykle, niezwykle tendencyjny. Może spójrzmy na to w ten sposób. Czy niezależni audytorzy, którzy specjalizują się w takich transakcjach, specjaliści od rynku kapitałowego i rynku finansowego, mają więcej wiedzy w tym zakresie, czy urzędnicy pracujący w Najwyższej Izbie Kontroli? Zostawiam państwa z takim pytaniem. Agata Adamek, TVN24. W nawiązaniu do tego, co pan premier mówi na temat tej transakcji, te firmy, o których pan mówi, audytorskie, napisały w swoich raportach, że nie dostały potrzebnych dokumentów, żeby ten audyt został przeprowadzony tak, jak należy i żeby był pełną oceną tej transakcji. Ja z kolei wiem o oświadczeniach ze strony firm audytorskich, firm, które prowadziły również doradztwo w zakresie sprzedaży. Doradztwo w zakresie sprzedaży to na rynkach kapitałowych, finansowych niezwykle ważna funkcja. Prowadziły to według podręczników, czyli najlepiej jak tylko potrafiły i wszelkie informacje, które były potrzebne, mogły pozyskać, ponieważ miały bezpośredni dostęp do tych informacji, oczywiście po podpisaniu odpowiednich umów z Orlenem. Nie miały tego dostępu, panie premierze. Proszę zajrzeć do tej dokumentacji. No, tak piszą te firmy. Ja widziałem inne informacje w tej sprawie. To chciałabym jeszcze zapytać o rolę pana ministra aktywów państwowych, bo on twierdzi, że nie widział umowy tej transakcji, zanim ona została podpisana, no a jednak zaakceptował transakcję. Czy to jest zgodne Proszę ze sztuką pytać, dokonywania takich transakcji? Ja nie wiem tego, co on powiedział. Wolałbym się posługiwać cytatami, wolałbym, żeby on tutaj ze mną był. Nie chciałbym, żeby ktoś tutaj dokonał pewnego rodzaju... Nie słyszałem, żeby ktoś dokonał tutaj, niechcący oczywiście, pani redaktor, jakiejś manipulacji. To jeszcze chciałabym przejąć pytanie kolegi, na które pan nie odpowiedział. Czy obecna opozycja jest gotowa usiąść do okrągłego stołu z obecnie rządzącymi w związku z tym, że mija rocznica rozpoczęcia obrad okrągłego stołu? A to bardzo szerokie, ciekawe pytanie. My jesteśmy zawsze Szkoda, otwarci do dyskusji. Szkoda, że pan koledze nie odpowiedział. Proszę? Szkoda, że pan koledze nie odpowiedział. Pani redaktor, tutaj mogą do nas wchodzić wszystkie redakcje legalnie funkcjonujących instytucji. Legalnie funkcjonujących instytucji. My jesteśmy bardzo otwarci na dialog, tylko że teraz mamy do czynienia z deptaniem podstawowych praw demokratycznych. Szanowni państwo, minister sprawiedliwości, ja o tym mówiłem w Brukseli, to po prostu robili ogromne oczy, konsultuje rozporządzenie, poprzez które chce dać prawo stronie każdego procesu sądowego do zakwestionowania prawa sędziego w danym składzie do orzekania. No, jak będziemy szli w tą drogę, to za chwilę będziemy mieli miliony, nie dziesiątki tysięcy, miliony sporów sądowych, które będą same w sobie nieważne. Minister Sprawiedliwości
powołuje pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, chociaż nie ma takiej funkcji. No niech mi ktoś wytłumaczy. Nie ma takiej funkcji w systemie, w polskim systemie. Prokuratorem krajowym jest pan prokurator Barski. Co tu się dzieje? Dlatego właśnie agencja ratingowa Fitch zasygnalizowała, posłała bardzo mocny sygnał. Akurat z agencjami ratingowymi w swoim życiu miałem bardzo, bardzo wiele do czynienia, nie tylko ostatnio, ale też w moim poprzednim życiu zawodowym przez kilkadziesiąt, przez dwadzieścia parę lat. Agencja ratingowa Fitch mówi, nie idźcie tą drogą, bo to jest droga deptania podstawowych standardów demokratycznych. To samo powiedzieli mi przywódcy zachodni, to samo mówią dziennikarze w Brukseli. To już staje się widocznym elementem i coraz bardziej wstydliwym polityki tego rządu. Ale jest jakiś temat, co do którego mógłby pan zasiąść do wspólnego stołu z obecnie rządzącymi? Jak obecnie w każdym temacie, jeżeli obecnie rządzący zaproszą nas do na przykład do debaty pod kątem kontynuacji polskiego atomu, polskiego CPK, to z każdym mogę usiąść po to, żeby te strategiczne projekty mogły być realizowane. Nie zgadzam się na to, żeby to, co jest w interesie Polaków, było opóźniane, powstrzymywane, piach w tryby, jakiś kolejny audyt robimy, miejsce może nie tu na elektrownię atomową, tylko 20 kilometrów dalej. No proszę zapytać specjalistów od energetyki jądrowej. To oznacza opóźnienie realizacji projektu o 8 do 10 lat, czyli na świętego nigdy. To w kluczowych sprawach dla Polaków zawsze warto rozmawiać. Dziękuję.